Dobra, o widzę, jest fajny podział, widzę. Nie zgadzam się, to jest... 950 tysięcy nagrody, jest bardzo dobrze podzielone to. Nie klikajcie gotowy, bo będzie Lipton. Kurde, mnie 100 tysięcy satysfakcjonuje. Nie wiem, dobra, jedziemy. Zróbmy to tak, co wy na to, może być 40-30-30? Tak. Jest prawie 300 tysięcy, jest dobrze. Jest prawie 300 tysięcy, dokładnie. Też tak myślę. Co tu się robiło? Proszę bardzo, co tu się robi? Czekaj, się robi? Średni zamaskowany, co? A to wy będziecie ginąć, ja będę latał, okej, okay, spoko, spoko. A ty masz, okay. Ty musisz mieć strzelca, Berbert? Jak to strzelca? Nie wiem, startuję. Nie, właśnie gdybyś miał czwartą osobę, to by osoba strzelała, a ja tak to muszę cały czas latać i unikać innych rakiet, nie? A, no dobra. No, ale nie, wiesz co, to może faktycznie będzie tak ten, może ten, że my po prostu do tego wejdziemy do środka, a tam będziemy robili... Ogólnie teraz lecimy do... musimy się dostać na łódź podwodną, taką dużą. Znaczy wy na łódź, a ja po Avengera, nie? Mhm. Boże, nie mówcie, nie mam lat, ja specjalnie mówię, że mam 19, a wy mi prawdziwy wiek podajecie. Ja jestem w wieku Pawełka, mamy po 19 lat. Dokładnie. Ty czekaj, musimy jakieś specjalne pojazdy wziąć, czy nie? Nie, normalnie bierzemy, czekaj, znaczy, udać się do Stromberga. Wy możecie jechać razem. A gdzie Stromberg w ogóle wrzucony? Daleko, ja idę po samolot jakiś. Ja też. Samolot, dobra. Nie będę tam jechał. Good plan. Nie tam jechał. Jak nie będzie żadnego? No to się coś wymyśli. Musi być. Widziałeś kiedyś, żeby nie było samolotu żadnego? Masz bardzo fajnie bazę rozblokowaną, zaraz przy lotnisku. No specjalnie zapłacił dodatkowe 2 miliony więcej. Sam totalnie, nie? Plan. Ej, nie, ale serio, serio jakoś tak wyszło. I love you GTA. Kurde, oni tak specjalnie robią, żebyś kurde no, musiał nie, kontrolować z buta, nie? A czasami jest misja zrobiona, że musisz na przykład, wiesz, lecieć tym, jak to się nazywa. Lecimy torami. Nie no, zamów helikopter. Można? Da się w ogóle? No. Gdzie ten Avenger jest, kurde? Nie da się. W mieście jest? A ja mogę? Poczekaj. A ja to jest pojazd. Dobry pomysł. Czekaj. Nie da się, to jest... Boże! Sztuczne przedłużanie akcji, nie? Zamurowane wszystko jest. Musimy złożyć przedłużanie. Czekaj, musi być jakiś sposób. Nie no, jak musimy no, Paweł nie... w ten sposób przedłużać no tak... każdy odcinek. No. Nie, totalnie stary, po prostu no, wymagają od tego, żeby pojechać autem, nie? Straszna lipa. No, ja jadę po torach już tutaj. Po torach jest dobrze, tu chyba nawet pociągu nie będzie. Gdybyśmy przypadkiem szybciej nie dojechali. No. Specjalnie to zrobili, ale żeby nie można było zamówić helikoptera, no proszę cię. Ale tak samo, nie wiem czy wiecie, słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale czasami jest taka sytuacja, że na przykład macie misję do zrobienia, w której musicie lecieć na przykład helikopterem tym, kargobobem, nie? No. I wyobraź sobie, że nie ma kargobowa na całej mapie, musisz go zamówić. Musisz go mieć kupionego, nie? Są takie misje. Nie kojarzę, ale chyba zawsze dają jakiś sprzęt, żeby nie wykonać misję. Nie. Właśnie jest taka misja, że musisz kupiony mieć, nie? To jest po prostu masakra, ja nie wiem. Dziękuję za udostępnienie streama oczywiście, jeszcze raz. No ja też dziękuję, bo tu parę osób u mnie udostępniło. No, także dziękujemy. Lucek, na 3-4 pokłony. 3-4. Pokłony. Klikajcie tak. X w autach. Staram się taki mniejszy pokłon zrobimy, żeby nie uderzyć głową w mikrofon. No, to wtedy się tak schyla twoja postać. No i... takie pokłony. Dobre, a nie strajmy. Nie, no ja zrobię normalne. W realu. Ja zrobię w RP, wiesz? A, bo Berbert nie streamuje, to on nie wie. No, to znaczy ja mogę odpalić stream, ale jakby wam nie przeszkadzało, że ja muszę po angielsku mówić, to spoko, nie? Ty umiesz po angielsku mówić? No, I think so, yes. To najmniej tam mam. Ja się uczę angielskiego całe życie. No ładnie, ja też się cały czas oczywiście uczę, ale głównie translatorem chyba. Nie, totalnie, wiesz, jak mam coś napisać po angielsku, to zazwyczaj tak zaczynam pisać, a w końcu i tak dobra, już. Gogle, chodź, nie, translatuj mi tutaj. A do kogo ty piszesz po angielsku? A, wiesz, tam tu i tam, dobra, tam siam. Ma znajomości. Nie mogę mówić, wiesz, tak oficjalnie. Do mnie często pisze po angielsku. To co, czy będzie Forza z Ludzkiem, tutaj pytanie mi tutaj podeszło. No zobaczymy. Leć. Także zobaczymy. Ja mam się do Stromberga, nie wiem czy ktoś właśnie mi odjechał Strombergiem. Aha, nie? Przepraszam, już. Ja myślałem, że będziesz miał swojego. No nie mam, nie dali mi. Dzięki Szczepan za gwiazdy. Zostawił ja też go, nie? Szczepan, powiedziałeś? Tak, ja też dziękuję za gwiazdy. Ej, Szczepan, też dziękuję za gwiazdy. Szczepan to jest gwiazda streamowa. No, Szczepan widzę gwiazda. Ładnie. Tak. Ładnie. Patrz jak jeżdżę. Dobra. Ja teraz mam tak... Zaciągnę ci ręczny. Przez całą misję.
A ja nie mam jak. Ja gram kobietą. Co? Tu masz, zobacz, pośrodku taka hałka jest. Aha, faktycznie, dobra. Pamiętaj, żeby włączyć tego, jak to się nazywa. Bogdan cię zauważył. Za wcześnie. Dobrze, dobrze, nie radzę. Przedwczesny. A nie udało ci się, patrz, masz szczęście. Myślałem, że zatrzymasz to przed. No nie, Bogdan mnie zauważył. Nie strzelaj, to jest Lucek! To jest... to jest Berber. Uważaj, Berber, rakieta leci w tym kierunku. Nie, no dobra, nie będę świlował. O, gościu! Trafiłeś mnie! Co? Niemożliwe! Niemożliwe! No jak? Było nie, takie... to nie my. To nie my, bo ona wybuchła przed tobą. Ale to no. Co to był za taki wstrząs w środku Avengera? Bo ja teraz jestem w ładowni, to może po prostu kamera. Tak nie, może kamera czy coś. No ja mam nadzieję. Ja mam pytanie, nadzieję. Ile moja dziewczyna ma lat? Nie mogę powiedzieć, ponieważ nie mówi się, ile kobieta ma lat. Właśnie. Nie zgadza się wieku kobiety. I nawet się nie pyta kobiety o wiek, moi drodzy. Kobiety nie mają lat. I teraz słuchaj, idziesz na randkę, słuchaj, i teraz wiesz. Nie wiesz, nie? To ty chodzisz, Paweł, na randki? No nie, ale tak mówię, że ogólnie, jeżeli nie można pytać kobiet o wiek, więc tak głupio, bo idziesz na randkę i nawet nie możesz zapytać, czy ona jest stara, czy młoda, nie? Chodzi na randki. No. Czy ty wiesz, gdzie mamy dopłynąć, bo mi się nie... Okej. Okay. Byliśmy z przodu, jesteśmy z tyłu. Tak Lucek tylko potrafi, tak nie? Tak w życiu. I Chuck Norris. Dobra. Dzięki, Jakub, za gwiazdy. Ulubiona bajka w dzieciństwie. Które? Gadajcie, mówcie. Moja? No. Tu ostrożnie, bo dzięki z księżyca. Mówcie. Wiem, że to... Ej. Ostrożnie. Będę ci strzelał, będę smarował plecy. Dobra. Dobrze. Ten jeszcze żyje. To jak ktoś po lewej, uważaj, po lewej ktoś siedzi. Widzę, dobra. Poległ. A to abyś u góry. Chyba od tyłu też nas zachodzą trochę. Nie, spokojnie. O kurde, przekąsek nie kupiłem. No. Damn it. Ja właśnie też powiem nie powiem wam, że tak bez pilota to... Że tak samemu się bronić przed nimi to jest kurde... Dobra, takie... uwaga. Radzisz sobie. Może normalnie... Mogliśmy się tak podzielić, żebym... Paweł jakby sobie tu poradził sam. No, to by było nie, dobre. Tutaj nie ma opcji, tutaj chyba tak, że jeden pilot może być. Nie może być, że dwóch chyba, nie? Czy na PC robią? Nie, chyba nie, co? A długo strasznie zajmuje przejście z tych... Z jednej wieżyczki na drugą. Aha. Dobra, gdzie on jest? A tu, i tak poszedłeś na dół, tak? Dobra. Tak, jestem na dole, jestem w pamiętajcie, szatni. Że mamy jedno życie, jak ktoś zginie, plakaty. To jeszcze będzie mogli grać, ale ktoś zginie drugi... O, jakie fajne plakaty. Dobra, ja ogólnie cały pancerz stracimy. Ogólnie jak tu pójdziemy we dwóch, tak. To czasami się buguje ten postać, że nie mogę strzelać, nie? Musimy uważać też. Tak. Także kobiety mają pierwszeństwo, moi drodzy, idź. Dobrze, idę. Znaczy, w sensie nie jesteś kobietą, ale jesteś gracz kobietą, więc... Wiem. Więc możesz iść pierwszy, nie? Tam tak, jest by nie dał. Tam jest niebezpiecznie, możesz iść pierwszy. Dobrze. Jak wy mnie prują, tu, halo, pomocy. Dobra, pilnuję pośladów. Pilnujcie sobie tam pośladów. Dobra, strzelam ci przez plecy. Może ja ukłucę, ja tu nie dało ukłucać. Chcesz siku, czy co? Bo nie rozumiem teraz, co chodzi. Paweł, ty masz dziewczynę. Paweł zdradza Karolina. Nie, nieprawda. Paweł zdradza Karolina. No tak, jak tak ty czytasz te komentarze? No tak, Paweł zdradza Karolina. No tak napisane jest. Kasper napisał, Paweł zdradza Karolina. No to przepraszam, ja czytam po takiemu, jak jest napisane, nie? Popsuli mnie tu trochę. Paweł, ja ty też poczekaj, mizelkę zjeść, poczekaj. Dobra, gościu leży, teraz nie? Ty idź pierwsza. Znajdź łącznika, dobrze, idź pierwsza. No, Huntera tutaj wezwali. Normalnie ten śmigłowiec. Ej, ty? Halo. Chodź. On powiedział, że jestem brzydka. No tak trochę. Miałeś zaprzeczyć. Że tam do góry? Chyba tak. Znajdź łącznika, dobra. Znajdź Paweł łącznika, tak. Totalnie, gdzie jest łącznik, ja się pytam. Ja idę za tobą teraz. Dobra, spokojnie, chodź za mną. Nikt nie zdradza. Nikt nikogo nie zdradza. Chyba, że ten, Lucek mi strzeli po plecach, no to... Nie. Spokojnie. To już będzie zdrada. Chyba jesteśmy. A czekaj, to nie, bo tu byliśmy, tylko tu jest jeszcze drabinka, zobacz. Dalej coś się pojawiło na czerwono, zobacz. No tam jakiś gość, ja pójdę drabinką. Nie masz. Na dole. Panowie, jest taka słaba musimy sytuacja. Musimy z nim porozmawiać chyba. Berber ma problem jakiś życiowy. O co chodzi, no. Berber? Że biją.
Stary, no to zgłoś, powiedz pani. Powiedz to pani. Czekaj, co jest? Przemoc na świecie, dostałem z rakiety, no kurde. Że Avenger jest niezniszczalny. Tak, niezniszczalny, stary. Ty, ale tu byliśmy, stary. Na sesji publicznej jest niezniszczalny. Czekaj, dobra, rozmnożmy się, chodź. No bo totalnie nie wiem, gdzie mam pójść teraz, nie? Gdzieś na dole jest jakiś człowiek. No. O, dobra, mam zejście na dół. Dobra, to znalazłeś, to super. Czekaj, tu jakieś koje. Tu jakieś silniki są. Gdzie Lucek widzę. Mieszka? Ja mieszkam w Polsce. Nie ma to jak takie wiesz, konkretne, rozsądne pytanie, solidna odpowiedź. Rozwinięta odpowiedź. Ale rozwaliłeś go? Na rozprawkę z polskiego. Wyceluj, wyzdobyć informację, dobra. No to weź w niego wyceluj, ja tu już idę do tego tutaj miejsca. A nie muszę w niego celować, on nie ma kibla. Zrób zdjęcie z stołu z danymi. Jak skąd oni się wzięli? Przecież nie było tutaj. Panowie, teraz możesz jeszcze fotografować tam. Zaraz mamy po misji. No ale to czemu? Nie! Bo umieram, no tu jest tyle tych śmigłowców, że no gościu. To czekaj, szybko, ja robię zdjęcia. Rób zdjęcia, ja cię osłonię, czekaj, Paweł. Żyj tam, żyj! Którym się robi zdjęcie? Telefonem. Wiem, ale który nie mam wcisnąć? Telefonu. Musisz do góry tam wyciągnąć. No wiem, ale ja się pytam, którym się czekaj. Dobra, zdjęcie X, dobra. Ty, bo te bazardy to tam jeszcze pół biedy, nie? To one tam strzelają z działkiem, ale jak tu przyleci taki Savage, to on z rakiety walnie, to trochę zabierze. On tam chyba jedna za drugą tą rakietę wypuszcza. Dobra, ja już tu robię coś. Wcisnąłem pendruta. Co? No taki pipek do tego, do komputera. Pendrive. Look very much like you have wrong end. Ulubiony serial film. Serial film. Ja właśnie nie powiedziałem, jaką bajkę oglądałem w sumie, ale to chyba The Walking Dead. Pinki Mus najczęściej oglądamy w dzieciństwie, ulubiona bajka z dzieciństwa. Co oglądałeś? Pinki Mus. Takie dwie myszy laboratoryjne, fajne. A w sumie, jeżeli chodzi o seriale, to chyba czekaj. Teraz oglądam tą czarną listę seriali. Weźcie te Savage stąd, błagam. Czarna lista. Spokojnie, Berber, my właśnie rozmawiamy. No, gdzie ja właśnie umieram. No, rozmawiam z jakimś gościem, no i sorry, cutscenka jest jakaś. Z Bogdanem gadasz pewnie, z Drysto. Nie, to nie jest Bogdan, Bogdan co innego. Nie, to jest ten Czesiek, przecież widzę. To za misja, problem Bogdana. Mały problem. No. Ja nie śpiewam, moi drodzy, ja nie potrafię śpiewać, jakby co. Nie no, Paweł zaśpiewał piosenkę. No oczywiście. Ja byłem kiedyś z Pawłem na imprezie i Paweł karaoke śpiewał, więc nie kłam. O? Na meetupie? Nieprawda, nic nie śpiewałem. Ej, słuchajcie, nie wiem, co on tam brał, nie? To po meetupie, no, po meetupie to jest możliwe. Było. No. No. Nieprawda, na tak zwanym afterku, no. To jest wszystko pic na wodę, fotomontaż. Taka prawda. Ja się nie przyznaję i ukrywam to. Ja wiem, jak ty Karolinę poznałeś. Na karaoke mówisz? Słyszała cię przez całe miasto. Tak. Chyba jak mi robili szczepienie w przychodni. To wtedy całe miasto mnie słyszy zawsze. Przychodzi pani z ten pielęgniarka ze szczepionką, mówi: o, zrobię małe nakłucie. Ja wtedy tak się dreszczę. Idzie i ten. Gdyby wypadają, po prostu wiesz. Krzysiu, powtarzasz się z pytaniami, kurczę. Cały czas mnie pyta, czy Passat, czy golf, czy tamto. Ja nie wiem, o co chodzi. Passat. On robi chyba ankietę jakąś totalnie. Jak ci idzie Berber tam na górze? Berber, żyj, po prostu żyj. Zareno, 10% życia. No. Dokładnie. Bo zjedz tak, sobie kocią karmę. Bo jeden tak zwisa po prostu, że nie idzie go trafić. No, no to co ja ci poradzę, że ci wisi tam, no. Ej, no, dobra. Płyniemy. Jak tam żyjesz, Berbert? Berbert, opłyniemy teraz, płyniemy do brzegu. Ty, moja suka ma okres. Ej, to? Stary, wiesz gdzie jest brzeg? Tam gdzie mój samochód, pójdź za mną. Poczekaj. Myślisz, do auta, tak? Dobra. Co to tam wybucha, Berber? Co ci się... No ja walczę. Pompuj X-a, to szybciej płyną chyba. A, faktycznie, no. Berber to jest Avenger. Ojej, prawie nie żyje faktycznie, nie? Stary. Wsiąść do Avengera. Walkirie, no jak mam wsiąść do Avengera? No jeszcze czego, no Walkirie Berber, weź ten, ty już musisz latać, my jesteśmy w wodzie, wiesz? Leć do brzegu, musimy wsiąść do Avengera i wtedy możesz uciekać. Ale na brzegu czeka na was... Co?
To. Mały komitet powitalny. Żartujesz chyba, ja tam widzę tylko auto. Ja teraz tutaj wyłożę się z wody, wyciągnę moją wyrzutnię rakiet i to się skończy wszystko. Nie, tu nic nie ma. Arabskie pieniądze. Chwila. Dawaj, chodź tu. Ktoś mi tu na czacie pisze, że Berber, jak słyszę z mowy, to ze Śląska jest. To prawda, Berber? Tak, to prawda. O! Helikopter przyleciał. Aj, trochę lipa. Czekaj, ja tu wyciągam moje rakiety zaraz. Dobra, ja muszę wyjść z tego awantura, bo zaraz zginę. No strzelają do nas. Nie, jeszcze żyje trochę ten awantura. Weź rakiety wywalam, bo tu walam do mnie. Do mnie też walą, czekaj. Bo u mnie nawet ta gaśnica, co mam na plecach, to... gaśnicy nie masz! Chłopie, czekaj, czemu mi fajerwerki wzięło? Chujde, gościu! Weź, ściągnij, to nie fajer... Ej, stary, zaraz będę zginę, nie? Już. Dobra, chodźcie szybko, lecimy do tego. Why Boże, jakie BMW, o czym wy mówicie do mnie? Dzień dobry wszystkim, hej się, manko! Trzeba tych z plaży powybijać. Oni się już podkręcili tą Fordzą. Ej, powoli biegnę, bo ja ten, mam takie kapcze te... Kapcze nogi? Kacze nogi mam. Boże. Leć szybciej. No zrzuć tam gaśnicę z pleców. Już mi spadła. Dobra. Ej, Berber, nie musimy. Co wy robicie? Wsiąść do Avengera, zostawcie ich bez sensu, stracicie życie tylko niepotrzebnie, albo stracicie w ogóle coś, nie wiem. Aha, to ja nie mam z nimi walczyć. Nie, do Avengera, wsiąść do Avengera. Za oszustwo. No, dobra, proszę do środka, panowie. Avengera. Wyprowadź Avengera, dokładnie. Avenger. Dobra. Avenger. Siada, dobra, też siadam. Okej, panowie. Ale ledwo ten Avenger przeżył po prostu. Dobra. Lucek, wejdziesz to może do ładowni, żeby strzelać tam szybciutko, bo tam tak. Trzy śmigłowce właśnie teraz lecą w naszym kierunku i tak ogólnie rzecz biorąc to czuję się nieswojo. Dobra. Jakie przeciągnięcie, co jest? Cyk. V12 czy V8? V30. Nie rób przeciągnięcia. Kurczę, przeciągnięcie źle zrobi normalnie. Ale się pięknie. Nie rób przeciągnięcia. Ale musimy być wyżej. Ja bym wziął V12 najlepiej chyba, nie? V12 to jest takie. No, ale czasami jest sytuacja taka, że V8 jest na przykład dokokszone jakieś i jest lepsze, nie? Ej, co? Co te śmigłowce takie fantastyczne są? Fantastyczna czwórka po prostu, nie? Totalnie. Fantastic Four. Ale się fajnie z tego strzela. No dobrze. Wal tam w nich. Dobra, Berbert, nie mają szans. Masakra. Ej, tak cud, że przeżyłeś tam. No, bardzo mało. W ogóle to już, nie wiem czy to zauważyliście, i ja teraz nie trzymam w ogóle ten sterowania, a tym Avengerem tak kurde, tak telepię na wszystkie. No niestety, takie sterowanie. Bo jest takie zniszczony. Widzę, że szybko i sprawnie idą wam te misje. Tak. No. Prawie umarłem, ale co tam, nie? Pokopcja, nie? To sami weterani są. Berut mieszka w Częstochowie? Tak, mieszka tak, w Częstochowie. To jest prawda. A Lucek mieszka w Polsce. Ja mieszkam w Polsce. Ja nie wiem, gdzie mieszkam. Ale ciekawe, czy jest miejscowość Polska. Może być tak, że jest miejscowość Polska. Ja bym się nie zdziwił. Na pewno jest. Może być jakaś wieś. Jak jest nawet Londyn w Polsce. No, a ogólnie w Zakopanem są takie nazwy ulic czasami, że to jest masakra, że nawet nie mogę powtórzyć, bo nam zablokują streama. Tak, są tam, no. Suche, no. Te inne takie. Co? Jeszcze raz? Suche, koło Zakopanego są takie. A, tak, właśnie, suche C, nie? Tak, suche C, no. Suche C. Tak. Jakim samochodem jeździsz? Ten, Lucek? Ja? Ja jestem... Ja wożę Pawła. Ale o rzeczywistość pytamy tutaj ciebie teraz. Przecież mówię. Ale jest marka czy coś, czy możesz powiedzieć? Jakiego marka? Dobra, rozumiem, okej. Okay. Dobra. Rozumiemy. No. Ja mam Ferrari. Nie, Mustanga sobie kupiłem ostatnio, tak naprawdę. To tak wszyscy te Mustangi. No nie. Dobra, musimy elegancko wylądować tam w środku, tak żeby nie tegować naszych znajomych. Nie strzelaj! Nie, strzelaj, Lucek, nie strzelaj, już nie strzelaj, bo to jest na środku. A, dobra. Ja strzelam do tyłu, bo tam był jakiś wróg. Strzelam do tyłu, tam. Dobra, przeżyliśmy. To już koniec? No tak, właśnie zarobiliśmy 950 tysięcy. Ja pierdolę. Znaczy podzielić to na łebki, ale nieważne. No, Lester teraz ze swoimi morałami. No nie. Idziemy jak burza z tym. Totalnie.
Chyba zostało, tak naprawdę zostało nam ostatni napad do zrobienia, nie? Mhm, ale jeszcze milion przygotowań, nie? Ej, ten... No, jest kilka przygotowań. Tam jest kilka przygotowań później te, nie? Ale ten ostatni napad jest naprawdę trudny, ja tego nawet na komputerze jak robiłem i strzelałem myszką. Paweł też miał problem to tak zrobić, musiałem mu pomóc później, nie? Tak, bo... była masakra, po prostu ten ostatni napad jest mega trudny. No. Żegnamy cię, Krzysztofie, na zawsze. Jest taka miejscowość Polska, pożegnać, no to żegnamy cię. Za Wiercia. Po prostu. Jak ja na was wspomnę, no. Lata 70. Ale ciężko, żeby każdego żegnać osobno i witać osobno, Krzysiu, sorry. Bo tutaj w GTA Online to jest rok 2013. A faktycznie. No, stara gra, stary rok. To znaczy... Wtedy już były opresory? No właśnie, teoretycznie według ten twórców GTA Online dzieje się 6 miesięcy przed wydarzeniami z fabułki, a tak naprawdę, no to jak jeszcze biorąc, że online się tak rozwinął, że mamy latające samochody i motocykle, to może być... No, no kosmos, coś nie tak jest, nie? No po prostu. Jest miejscowość Polska blisko Zawiercia podobno. Uszkodzenia pojazdu. Informacja od Mateusza. Kurde, Berber Platyną najwięcej roboty tu zrobił. Znaczy, no właśnie tak trochę nie, bo ja tylko wisiałem w miejscu i likwidowałem ten. Premia za pierwszy raz, proszę bardzo. Też dostałem. O, kurde, pojazdu 5%. Nie na zawsze. 5%, no. To było 70 coś. No, tu nam podpowiadałem, słuchajcie, że... Było więcej osób chyba właśnie w tym. Bo to tam na dole misję wykonać można było łatwo. Jedna osoba dała sobie radę z tym. No, w sumie tak. Że jak będzie ciężko, to mam się obudować jak w Fortnite'cie podobno. To w GTA 6 będzie się budować jak w Fortnite'cie? O, to ja na pewno wtedy... Nie, to ja teraz. Wtedy tą grę nie tykam po prostu. Nie, to fajnie, to ja na pewno zagram. Razem z Kogaty. No. Kogaty też lubię Fortnite'a. Dobra, okej. Okay. Co to? Co ten... Co za kotel niedobry? Co on robi? Kocimiętkę pali. Normalnie. Wow! Ej, spokojnie tam. Co to było? Kto tam musiał? To był Berbert. Czekaj, wsiądę. O Boże, co się stało? Nie ma to jak się tak wysadzić, kurde. Nie, poczekaj, Berbert nie wsiądzie może jeszcze. Tak, misję możemy jeszcze porobić, bo tam jeszcze zostały przygotowania i później ostatnia misja, nie? Przygotowania, dobra, dawaj. Ej! Nie rzucaj mi bombek. No, wsiadaj, gościu! No. Co, bierzemy chyba samolot prywatny, nie? Czy ci będzie, że dolecieć? Ale buzard jest szybki. Do twojej barzy chyba lecimy. No ale buzard, no, to tam buzard jest. Mówicie, no dobra, okej. Okay. Wezmę samolot, od razu dolecimy. Dobrze. Mamy prywatny. Gdzie tu się wsiada? Trzeba winko strzelić po tym, po wykonanej misji. Mówisz? Brzmi jak dobry plan. Faktyczne wysiadanie musi być. Kto prowadzi śmigłowiec, samolot? Ja mogę. Dobra, Berber może poprowadzić, śmiało, nie? Lubi latać. Wszyscy naraz wsiedli, jakim cudem, to ja nie wiem. Tak, nie strzela. Drzwi. Ma być ładny, prywatny rejs. Co wolimy? Audi i8 czy... Boże, BMW i8 czy Audi R8? Audi i8. Boże. Ja od razu mówię, że ja bym wybrał BMW i8, nie? No bo jeździł nim, więc wiem. No jeździłem, to wiem, co to jest, a... Jeździłeś i8? No. To podczas filmu tego jego. Jak kręciliśmy GTA Prawdziwe Życie i tam mieliśmy BMW i8 właśnie. Znaczy wiesz co, powiem ci tak, kwestia jest taka, że śmiesznie, bo wiesz, auto rusza i nie słyszysz, że jedzie, nie? Po prostu, bo to jest elektryk. Mhm. Paweł, ty opuszcza grę. O Boże, kierowca też wysiadł! My lecimy cały czas, nie? No nie, stary, wszyscy wysiedli. To lećmy do bazy automatycznie. Musiałem wyskoczyć z samolotu, nie? Gdybyśmy Paweł, się tam zrespili. Ty spróbuj dołączyć może.